Dzień dobry, witamy. Redaktor naczelny Faktu. Dzisiaj trochę inaczej wyglądający, ale będzie okazja wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej. W końcu święta idą i kto może, to pomaga, prawda? Tak. Ale idealnie to pasuje. I to eseczka jest? To jest eleczka, ale jakaś taka duża. Widzisz, że troszeczkę tak tutaj fruwa. A, serce dla dzieci, to ale jest najważniejsze. Ja potem opowiem. Potem opowiedz. A chciałbym, żebyśmy teraz, jeśli możesz, zajęli się tym, co w weekend zajmowało serca, umysły i duszę wszystkich Polaków. Jak powiedziałeś tak pięknie, że 25 lat. Że ja jako ministrant stary i lektor. No, naprawdę byłeś ministrantem? Oczywiście i lektorem. No, a nie myślałeś nigdy, żeby skończyć w jakimś zakonie? Na przykład redemptorystów? Wiesz co, redemptorystów nie. Przez chwilę myślałem, że słyszę głos powołania, ale mi przeszło na szczęście. Nie na szczęście, że... Kurczę, że nie wszystkim przeszło, no. No właśnie, nie wszystkim przeszło. Niektórym nie przeszło, niektórym nawet bardzo nie przeszło. Impreza była wzruszająca tam. Bardzo. Tam w Toruniu, ja do tej pory wewnętrznie już płaczę, ale zewnętrznie mi się zdarzało. To dobrze, że akurat nie, moja córka na to nie patrzyła w weekend. Natomiast przyznaj, że jest w tym coś takiego... nie wiem, czy żenującego, smutnego, czy może po prostu prawdziwego, że księża dzisiaj nadają ton państwu. No to jest jakieś pomieszanie w porządku, bo takie radio powinno być, znaczy nie takie, takie, które mówi Zdrowaś Mario, z którym można to Zdrowaś Mario powiedzieć i bardzo dobrze. Zresztą zauważ, wiele osób nawet... No nie wiem, ostatnio u ciebie goszczący Tomek Kalita powiedział, że jemu się zdarza teraz słuchać Radia Maria, tak? Bo w nocy, bo nie może spać, to się modli. Ale jeśli to jest wszystko jakoś podszyte polityką, jeśli do Torunia się jeździ po to, żeby poprosić o poparcie przed wyborami, to jest słabe. Ja nie mam nic przeciwko wierze. Ja chodzę do kościoła, tak jak umiem zrobić znak krzyża, mam dzieci ochrzczone, a to starsze jest także wybierzmowane. Nie mam w ogóle z tym problemu. I Ojcze Nasz powiem i tak dalej. Ale takie coś denerwuje mnie, kiedy przy okazji Pana Boga się wprowadza politykę. To tak chyba nie powinno być. To mamy takie dwa kościoły. Ale z drugiej strony, wiesz, no, skoro mamy swojego króla, prawda, no to wszystko już później skręca właśnie w tą stronę. To jest akurat wymiar religijny ten król, tak? On nie jest takim naszym królem, że tam siądzie w pałacu prezydenckim koło prezydenta Dudy. I go powiem, przesuń się Andrzej, teraz ja to będę królował. Jeszcze no, nie, ale nigdy nie wiesz, gdzie jest granica. Jeszcze nigdy nie wiadomo, tak, rzeczywiście. To jest fajny tytuł dzisiaj, podoba mi się w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tak, tupolewizm, historia różnych wpadek, które ostatnio nasza władza, czy sprzęt wykorzystywany przez naszą władzę miała. I jak sugeruje dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, bardzo daleko nam do wyciągania wniosków. No. Pamiętam, w zeszłym tygodniu opowiadaliśmy, jakie zakupy poczyni BOR, jak się będzie poprawiał, że tak powiem, ze sprzętem, ale ciągle mamy problemy w takich oczywistych sytuacjach, jak na przykład samolot. Ja mnie strasznie denerwuję, kiedy słyszę, jak politycy mówią, nie możemy sobie kupić samolotu nowego, bo nas zaraz fakt zje, że sobie kupiliście. Nie znajdziesz, ani wy, politycy, nie znajdziecie w fakcie tekstu, którym byłoby napisane, uwaga, nie kupujcie samolotu, bo to jest drogie. Kupcie, nie róbmy dziadostwa. To jest przykład naprawdę słaby, bo... Trochę się tego nazbierało, bo mamy tak, i wypadek BMW, jakiś szalony wylot Beaty Szydło z Londynu i awaria systemu komputerowego Embraera, który widzicie zresztą tutaj na zdjęciu, którym Duda miał lecieć w zeszły czwartek i tak dalej. Nie we wszystkim musi być tanie państwo. Czasem tanie państwo jest dziadowskie państwo, tak umówmy się, no i tyle. Tupolewizm. No, tupolewizm. Bardzo to jest, myślę, że to jest hasło, które zrobi karierę. To jest smutna wiadomość, prawda? No tak, bo ile osób straci zajęcie jakoś na przykład wieczorową porą. Kiedyś pan prezes, pamiętam, dawno temu opowiadał, że takim ulubionym Rodeo. Zajęciem, ale dla niego z Rodeo, tak, ale ulubionym zajęciem Polaków takich prostych, piwko, pamiętasz, piwko browarek, i wiadomo co, i porno, masz rację, tak, no. Więc jak tego nam zakażą, to ja nie wiem, jak żyć wtedy. Nie da się. Nie da się. Newsweek dzisiaj sugeruje, że ci panowie i ci państwo generalnie będą mieli kiedyś do czynienia z ludźmi, którzy przyjdą, wymienią tę aktualną ekipę, no i później przyjdzie czas rozliczeń. I tu mój idol z ostatnich dni się też załapał na dobrą zmianę. Pan prokurator. Pan prokurator, tak. Tak, no to jest postać... Legendarna. Kultowa. Kultowa. Jadąc dzisiaj do ciebie z taksówkarzem, sieci nie wymienię, ale bardzo porządna, powiedział, panie, ale ile to będzie sprzątania, jak oni odejdą? Tylko kiedy oni odejdą? Jak właśnie pan tak to przeżywał. Dzisiejszy Henryk Sawka, jeszcze na koniec w Newsweeku. Uwaga, zaczynamy. Przyjdą po ciebie. Skąd wiesz? Telewizja już jest. I tak to ostatnio wyglądało. No skoro telewizja, to ty dzisiaj będziesz z Jackiem Kurskim tańczył w sumie, tak? Nie będę tańczył z Jackiem Kurskim, znaczy zapraszam oczywiście pana prezesa, jeśli będzie chciał przyjść na galę Serce dla Dzieci, to jak najbardziej, nie widzę przeciwwskazań. To jest bardzo zacna impreza Faktu i Fundacji Faktu razem z TVP1. Godzina 17:30 dzisiaj oglądamy. Zbieramy pieniądze na pomoc chorym dzieciom. Warto się tutaj troszkę pochwalić. Podczas dwóch poprzednich gali zebraliśmy prawie 3,5 miliona złotych dzięki SMS-om, dzięki ludzkiemu dobremu sercu. To naprawdę będzie wzruszająca impreza.
Dwa razy wcześniej byłem, widziałem, powiem ci, ja twardy facet, no właśnie ty, w których są w gazecie... Ale wiesz, której... ja teraz mogę pokazać, że ty jak się wzruszysz na znak sygnał, to ty się możesz wzruszyć, zobacz. Wiem, no. W gazecie, w której... Ale ostro jest? Bardzo ci dziękuję. Dzisiaj serce dla dzieci. Serce dla dzieci zapraszamy. Można to oglądać także z telefonem, można SMS-y i można sobie robić second screen, patrzeć co jest na Onecie, co jest na fakt24.pl. Można wszystko patrząc także na telewizor. Multiinstrumentalny człowiek. Nazywa się Robert Felus, jest naczelnym faktu. Bardzo dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Jeśli chodzi o to, co dzieje się tu i teraz w kraju, a jest 9.09, Iwona Kutyna, Onet 24. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Włosi powiedzieli swojemu premierowi idź sobie. Idź sobie, tak. No wszystko zaczęło się od referendum, na który wpadł właśnie rząd Matteo Renziego. Referendum dotyczące konstytucji. Tam dużo zmian. Generalnie wyszło na to, że Włosi chyba nie do końca zrozumieli, o co w tych zmianach chodzi, o co w tej konstytucji chodzi. Ale z drugiej strony to... I dlatego zagłosowali przeciw bezpieczniej. Być może, natomiast on miał takie, patrząc na niego i w ogóle na to, jak wygląda jego polityka, dosyć rozsądne jak na Włochów pomysły, czyli ograniczmy trochę władzę tych wszystkich. Zdecydowanie. Obciąć koszty życia politycznego i tak dalej. Zniesienie jednakowych uprawnień Senatu i Izby Deputowanych. Także zlikwidować podział regionów na prowincje i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie Włosi tam powyżej 60% tym zmianom powiedzieli nie. No i premier Włoch ambitnie podszedł do tematu i stwierdził, że w takim razie poda się do dymisji, skoro jego plan zrealizowany nie został i dzisiaj w ciągu dnia ma tę dymisję złożyć. Problem polega na tym, że wszyscy liczyli, że to się nie wydarzy, bo teraz jest taka siła polityczna, która no nie wygląda na poważną, nie wygląda na rozsądną, a może przy tym całym zamieszaniu politycznym we Włoszech dojść do władzy i będzie to kolejny region, którym będzie trzeba się martwić, a nie się cieszyć. W ogóle w Europie tak jest. Ten i przyszły rok pod znakiem zapytania tych właśnie dużych zmian. Się jakoś ale właśnie Austria, tak jest. Tam spore zamieszanie, bo tam wiosną tego roku były wybory prezydenckie. W pierwszej turze zwyciężył Norbert Hofer i cała Europa też zamarła, bo to taki kandydat antyimigracyjny Austriackiej Partii Wolności. W drugiej turze wygrał jego przeciwnik, lewicowiec, znaczy popierany przez lewicę między innymi Aleksander van der Bellen, no ale Trybunał Konstytucyjny tamtejszy uznał, że te wybory nie do końca przebiegły tak, jak powinny i zdecydował o powtórzeniu drugiej tury. No i ta druga tura miała miejsce wczoraj. No i ponownie zwyciężył Aleksander van der Bellen. Tu już absolutnie oficjalne, znaczy jeszcze nieoficjalne, ale już wiadomo na 100%, że on zwyciężył i cała Europa odetchnęła, że tu zdecydowanie spokojnie zielona, będzie. Zielona, a nie brunatna. Zielona, a nie brunatna, zdecydowanie zaprzysiężenie dopiero w styczniu. Niestety tragiczne informacje z Oakland w Kalifornii. Tam 33 osoby przynajmniej na razie, takie są informacje, zginęły w potężnym pożarze, do którego doszło w budynku dawnej hali magazynowej. Tam odbywał się koncert muzyki elektronicznej. To był taki budynek nazywany Ghost Ship, czyli statek widmo i tam osiedliła się grupa artystów. Tam żyli, tam mieszkali, tam tworzyli. Dużo drewna w tym budynku było, więc on dosłownie chyba w kilka godzin spłonął całkowicie. No i cały czas tam poszukiwane są i wyjmowane kolejne zwłoki. No i to, o czym przed chwilą mówił Robert, także a propos charytatywnych akcji. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Mhm. Okazuje się, że miliard ludzi na całym świecie w zeszłym roku zajmowało się wolontariatem, czyli nie jest chyba z nami tak źle. W Polsce no, gonimy tę światową czołówkę, ale też co piąta osoba mówi, że w jakikolwiek sposób pomagała i w wolontariacie brała udział, więc warto się nad tym pochylić i w kontekście, jak mówię, chociażby dzisiejszej imprezy faktu także. Bardzo dziękujemy. Iwona Kutyna, Onet 24. Dziękuję, polecamy do zobaczenia. Się, do zobaczenia. Cały dzień, wszędzie, dosłownie możecie sprawdzać sobie na żywo, jak wyglądają zmieniające się sytuacje na świecie i tu w kraju u nas też. Zaraz nasi komentatorzy, będzie okazja wrócić na 25. urodziny Radia Maryja do Torunia, bo tam ostatnio politycy przenieśli nam stolicę, ale zanim to pogoda. Dzisiaj powinno być dużo słońca w niektórych regionach, szczególnie na południu kraju, ani jednej chmury, plus jeden w Krakowie, zero w Zakopanem, jeden w Katowicach i tam będzie najprzyjemniej, najpiękniej i najjaśniej. W Warszawie liczymy na słońce, plus 1 stopni. Jeśli chodzi o Suwalszczyznę i Warmię też po plus 1, na Białostocczyźnie około 0. Mróz w ciągu dnia na Rzeszowszczyźnie i w okolicach Lublina. W Gdańsku najcieplej plus 5 stopni, 2 w Szczecinie, 2 w Gorzowie, 2 w Zielonej Górze, a we Wrocławiu plus 4 stopnie. I to jest nasza prognoza pogody na dziś, ale jak co poniedziałek mamy także prognozę pogody na kolejne 14 dni. Ona dotyczy niby tylko temperatur, ale proszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało pod koniec tego tygodnia. Minus 13. Minimalnie ma być, maksymalnie plus 1. Później z kolei w drugą stronę poodwraca nam się to wszystko. Będzie plus 10 stopni, nawet plus 8, plus 7 to będzie norma przez kilka dni tuż przed Bożym Narodzeniem, czyli tak do 18.
Teraz zobaczą Państwo dwa materiały z redakcji Onet100. Serdecznie się polecamy. To, co oglądacie, to jak komentujecie poszczególne materiały na naszym fanpage'u na Facebooku, później decyduje o tym, co oglądamy na zajutrz w Onet Rano. Gdybyście chcieli zobaczyć sobie teraz w 100 sekund, jak mogą wyglądać Wasze emerytury w przyszłości, oto nasz poradnik. Część komentatorska Onet Rano w poniedziałek. Dzień dobry, witamy serdecznie i witam także naszych gości. Andrzej Rychard, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Grzegorz Rzeczkowski, Polityka. Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR. I Roman Osica, Radio Z. Torpeda, nagrodzony przez studentów w Krakowie ważną dziennikarską nagrodą. Gratulacje, Romek. Dziękuję. Czyli pewnie dlatego nie mogłeś być w Toruniu na 25 urodzinach Radia Maryja, prawda? Chociaż nie byłem zaproszony, ale pomyślałem sobie, że to jest tak świetna impreza, że może warto się wprosić, ale... Ale no miałem inne zajęcia, o wiele przyjemniejsze chyba. Nie, zastanawiam się, bo to, że mnie to żenuje, to mój problem. Ale czy was też, nie wiem, nie budzi politowanie uśmiechu, a może budzi szacunek to, że stolicę jesteśmy w stanie na weekend, może dłużej, przenieść do Torunia właśnie, do siedziby radia, które jest w stanie przyciągnąć najważniejszych ludzi w państwie, panie profesorze? Ja myślę, że to jest fenomen wielopoziomowy. To jest ten poziom, o którym pan mówi, takiego radykalnego upolitycznienia albo też umaryjnienia polskiej polityki, bo to może bardziej o to drugie chodzi nawet niż o to pierwsze. Żeby ona była uchrystusowiona, to jeszcze. Natomiast ona jest bardziej właśnie umaryjniona chyba, moim zdaniem. Pytanie jest takie, kto bardziej tutaj się do kogo pcha. Ja słyszałem kiedyś opinię od hierarchów kościelnych, że to raczej politycy ciągną do kościoła niż kościół do polityków. Nie wiem, jak to rzeczywiście jest, ale to jest ten jeden fenomen. Jeden poziom. Ale mają poczucie, że sami nie są w stanie nadać pełnego tonu. Gdyby trochę tak, ale z drugiej strony jest też fenomen tego radia, które jest, no co tutaj dużo mówić, no pewnego rodzaju ruchem społecznym. Pewnego rodzaju manifestacją społeczeństwa obywatelskiego, bo ono spełnia jednak te warunki. I to jest niezmiernie ciekawe. I tutaj trzeba się troszeczkę uderzyć w piersi. Dopiero socjologowie zaczynają się tym interesować, zajmować się tym ogromnym ruchem, jaki wokół Radia Maryja jest. Także to jest ruch, który wygrywa
nowe wybory trochę, prawda? No, do pewnego stopnia też, tak. Ale ja bym zwracał uwagę na tę jednak aktywność i obecność tego ruchu, która się tak od razu bezpośrednio na politykę i zaangażowanie polityczne nie przekłada. Mhm. Istnieje jakiś rodzaj potrzeb społecznych, pozostawionych przez rozmaite instytucje i organizacje, które te radio jako pewnego rodzaju medium, dosyć tradycyjne w końcu, ale jednocześnie i wychodzące poza tradycyjną formułę radia, poprzez swój pewien rodzaj interaktywności potrafi zaspokoić. Ktoś inny tego nie zaspokaja. To wymaga moim zdaniem naprawdę interesujących analiz. Tam jest Polska, Grzesiek? Jeśli mógłbym polemizować z panem profesorem, to raczej to jest przejaw nie umaryjniania polskiej polityki, ale jej sklerykalizowania. No tak. Czy mamy prawda. Tutaj do czynienia z kilkoma duchownymi, z kilkoma biskupami, którzy przemawiają językiem, który jest daleki od języka ewangelicznego i raczej dzieli niż łączy. Po drugie, mamy do czynienia z radiem. Zgodzę się z panem profesorem, że jest to głos społeczeństwa i ten głos należy się wsłuchiwać, ale z drugiej strony zastanawiałbym się, na ile to jest część społeczeństwa obywatelskiego, bo jak wyobrażam sobie społeczeństwo obywatelskie, to jest taka mozaika, w której oczywiście mówię o bycie idealnym, w którym nikt nikogo nie wyklucza, nie stawia za margines. Oczywiście były takie sytuacje, że zresztą odwoływał się do tego prezydent Duda, że słuchacze Radia Maryja byli spychani za ten margines, ale z drugiej strony były i to ze strony też założyciela Radia Maryja, ojca Rydzyka. Mamy mnóstwo przykładów przesuwania, deprecjonowania dużej części polskiego społeczeństwa. Dlatego stąd ten kłopot z Radiem Maryja, który mamy od ćwierćwiecza. Mnie bardziej niż obecność prezydenta, który nas już przyzwyczaił do takich ruchów, bardziej bulwersują słowa arcybiskupa Jędraszewskiego, który znowu zaczął swoje wystąpienie właśnie od oddzielenia, od mówienia, że ruchy liberalne próbowały zdominować i Radio Maryja dało temu słuszny odpór. Chciałem też zwrócić uwagę na obecność wojska, zupełnie skandaliczna. Wojsko, które powinno być apolityczne, areligijne. Pięknie zaśpiewali. Pięknie brali się żołnierze za ręce i ktoś żartował, że festiwal w Kołobrzegu wrócił właśnie w ten sposób, bo to mniej więcej podobny klimat był. No, chyba, że tak. Mhm. I trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to obecność pana posła Piotrowicza, którą zostawiam bez komentarza i którego rechot, bo tak to trzeba nazwać, mam nadal w uszach podczas jego wystąpienia w Sejmie z poprzedniego tygodnia. Ja się temu w ogóle nie dziwię, bo tak naprawdę ruch wokół Radia Maryja to jest spoiwo elektoratu, twardego elektoratu PiS-u, do którego PiS musi się uśmiechać, musi dla niego coś też załatwiać. Oprócz tego zawsze w wyborach na Kościół PiS może liczyć, bo księża z ambon często nawołują w mniejszych miejscowościach głównie, ale w większych też się zdarza do tego, żeby w okresie oczywiście przedwyborczym, żeby głosować akurat na tę partię, albo nie głosować na partie liberalne. Gorszą rzeczą jest to, że rząd zaczyna też podlizywać się temu kościołowi, robiąc już konkretne rzeczy, tak? Znaczy, zapraszając in vitro, na manifestację jako wyjątkową siłę, filując tak? In vitro, wprowadzając różne poradniki, tak, seksualne do podręczników w szkole. Nie, ale nawet myślę o tej ustawie o zgromadzeniach. Tam Kościół ma jakby pierwszeństwo przed innymi. No tak, Kościół też może sobie, no chociaż to jest furtka do związków wyznaniowych, bo teraz sobie każdy będzie mógł związek wyznaniowy założyć i pod tym szyldem też mieć pierwszeństwo w zorganizowaniu demonstracji, więc to może nie jest do końca takie złe. Myślę, że to jest do pewnego stopnia taka kalkulacja, która leży u podstaw myślenia polityków. No jeżeli chcemy trafić do naszego elektoratu, tu się absolutnie zgadzam, to jest Radio Maryja, to jest klucz do dużej części elektoratu pisowskiego, to musimy to zrobić poprzez ojca Rydzyka. Chociaż bywa on czasami partnerem kłopotliwym, ale inaczej to my nie trafimy do tego elektoratu. I stąd to się bierze. Nawet jeżeli to czasami powoduje to, że no jakieś działania rządu, czy też no jacyś przedstawiciele, już nie mówię o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim, są stawiani, prawda, w bardzo trudnej sytuacji w związku z wypowiedziami ojca Rydzyka. Także to nie jest dla nich, powiedziałbym, taki bezkosztowy partner, jeśli to można powiedzieć. Jednocześnie to, ale ten elektorat jest ważny. Tylko to, co pan powiedział na początku, to nawet nie jest tak, że to Tadeusz Rydzyk i cały zakon, czy cała organizacja mówi, słuchajcie, przyjedźcie do nas, tylko oni zabiegają o to, żeby tam być. To jest pomylenie pojęć troszeczkę. Mają szansę, zwiększają szansę trafienia do tych, którzy mogą być ich wyborcami.
czym się oczywiście możemy zżymać, bo w Konstytucji jest zapisany rozdział Kościoła od państwa, no ale z drugiej strony no to jest teoria, bo dzisiaj wiemy, że rządzący od wielu, wielu lat są w symbiozie z tym środowiskiem i tutaj z jednej strony rzeczywiście to, że można do radia, każdy może zadzwonić, to są ludzie tam samotni, którzy nie mają z kim porozmawiać, no to tutaj radio mówi zadzwoń, pożal się, więc to jest bardzo często takie osoby, które się zagubiły, tak, po 89 roku, nie wiem, to chyba Romek powiedział, no dokładnie ten trzon elektoratu PiS to też jest taki sam kawałek społeczeństwa, tak, gdzie jeszcze... prawdziwie religijni, tacy, tak, którzy... Oczywiście. I, tu, i PiS też mówi, tak, elity was odrzuciły, my was przygarniamy, podobnie jak media ojca Rydzyka. Ale bym zwrócił uwagę też na coś innego, bo jednak te wszystkie media, bo i telewizja ojca Rydzyka, no to jest taka potężna instytucja Kościoła katolickiego i tak naprawdę jedyny chyba mocny, nawet mocniejszy niż głos episkopatu, głos Kościoła. I tu chyba nie kilku biskupów, ale jednak większość w episkopacie, no to są biskupi, którzy z tym środowiskiem sympatyzują, więc generalnie to jest podział na ten Kościół otwarty, zamknięty w Polsce. No i wyraźnie pewnie moglibyśmy tu szable policzyć, ale raczej ci, którzy sympatyzują i z obecnie rządzącymi, i z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, no to dzisiaj jest w episkopacie większość. Na czym Kościół, moim przekonaniem taki Kościół, w sensie tych, którzy są wierzący, ale przestają praktykować, bo traci. Im ta polityka w Kościele przeszkadza, traci. I to nie jest tak, że to są jakieś sondaże, tylko przecież Kościół sam liczy tych swoich wiernych. Ilu przychodzi, ilu korzysta z sakramentu. Ilu się wypisało. No i nie zauważa jakby tego, że ta tendencja jest jednak dla niego niekorzystna. Chociaż tak jak to specjaliści od budowania marek mówią dzisiaj, albo Chodakowska, albo Radio Maryja, to są najsilniejsze marki, dlatego że one są w stanie powiedzieć ludziom, słuchajcie, jutro o tej godzinie macie być tu i tu i tłumy pójdą. I Radio Maryja ma tę przewagę, nawet trochę w kontekście rozmowy z Henrykiem Wójcem dzisiaj, myślę sobie, większą niż dzisiejsza opozycja, że wyznawcy, wyznawcy, Freud się odzywa, ale wyznawcy, słuchacze są bardzo karni i pójdą. Natomiast i mają taką przewagę, że jeżeli świętujemy, to po prostu wszystkie drogi prowadzą do Torunia. Opozycja, jak zaczyna się zbierać, to już nie ma tej siły organizacyjnej, prawda? No tak, ale to jest właśnie ruch, który działa na podstawie religii, wiary, tak? Która jest bardzo silna od jakichś tam, powiedzmy, politycznych, silniejsza od politycznych jakichś sympatii. Łatwiej wyprowadza ludzi, tak? Oczywiście, no tak. No to jest taki rząd dusz i to jest zresztą dlatego też właśnie to, o czym mówił Adrian, że oni są bardzo mocną marką, tak? I ci ludzie idą za ojcem Rydzykiem, dlatego moim zdaniem ojciec Rydzyk w ogóle jeszcze funkcjonuje w Kościele, bo gdyby tak nie było, no to za te wszystkie antysemickie wypowiedzi tam, no i pewne rzucanie nienawiścią w Radiu Maryja, by już dawno swoją funkcję przestał pełnić i został gdzieś wysłany do jakichś parafii w Bieszczadach, a tak się nie dzieje. Mówię o tym w kontekście tego 13 grudnia i takiego wezwania wszystkich, którzy sympatyzują z KOD-em, z opozycją. Słuchajcie, 13 grudnia wykorzystajmy do tego, żeby wyjść na ulicę i powiedzieć współczesnej władzy dość albo nie, cokolwiek innego. To się uda? Nie jestem pewien. Uważam jednak, że symbolika 13 grudnia nie przez wszystkich, którzy są niezadowoleni także z tego, co robi obecna władza, może być uznana za bardzo dobry i trafny jak gdyby symbol użyty do protestu przeciwko władzy, która jednak, co tu dużo mówić, doszła do władzy w zupełnie inny sposób niż stan wojenny został zrobiony. Także nie jestem tego taki pewien, czy to rzeczywiście będzie miało taką bardzo silną moc mobilizującą. To jak nie to... No tak, mamy Frasyniuka, mamy Jandę, mamy KOD, mamy Platformę, mamy Nowoczesną i mamy Wałęsę i mamy ten 13 grudnia i to się rzeczywiście jakoś tak nie klei. No. Ale cóż, jaka data, jak nie 13 grudnia, jest w stanie zmobilizować teraz Polaków w obronie Trybunału, w obronie praw obywatelskich, wolności zgromadzeń i tak dalej, czyli wszystkiego tego, w co z butami wchodzi Prawo i Sprawiedliwość. 13 grudnia kojarzy nam się właśnie z władzą opresywną, z władzą łamiącą prawa obywatelskie, łamiącą zasady, nie powiem demokratyczne, bo wtedy demokracji nie było, możemy o zasadach demokratycznych mówić dzisiaj, ale moim zdaniem jest to dobra data, żeby zaakcentować, zaprotestować przeciwko temu, co PiS ostatnio wyprawia. Znów się odwołam do posła Piotrowicza,
bo jestem naprawdę wstrząśnięty tym, co się działo w Sejmie w kontekście tego, co ujawnili dziennikarze TVN, czyli dowodu na to, że rzeczywiście Piotrowicz oskarżał w stanie wojennym. Mamy do czynienia z wiceprokuratorem prokuratury rejonowej wtedy, w 1982 roku. Dzisiaj szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Tak, członkiem egzekutywy PZPR, dzisiaj twarzą PiS-u w walce z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale widzisz, PiS nie ma z tym problemu. Poruszające. PiS nie ma z tym problemu, jak i nie ma z innymi członkami, byłymi członkami PZPR, którzy są jego członkami, są działaczami PiS-u. Żeby było jasne, nie mam z tym większego problemu, ale jest to w jaskrawej sprzeczności z tym, co przez lata mówił Jarosław Kaczyński, co tak naprawdę obnaża jego cynizm i to, że tak naprawdę liczy się dla niego władza i to w sensie pełnym, którą chce zdobyć, którą chce posiąść i którą chce złamać opór obywatelski. Dlaczego uważam, że to nie jest dobra data? Dlatego, że jeżeli chce się pozostać przy wielkomiejskim proteście w paru największych miastach, ograniczonym do tych grup, które zwykle protestują, niezależnie od tego, jaka to byłaby data wybrana, to tak, to jest okej, to jest dobra data. Ale to, co się okazało w ostatnich demonstracjach związanych z próbą bardziej restryktywnego prawa antyaborcyjnego wprowadzenia, to był nowy element, który bardzo zabolał PiS, jak to niektórzy komentatorzy to, że trafnie wyciągnięto, polegający na tym, że pojawiły się protesty w malutkich miastach, gdzie były kobiety, nie tylko zresztą kobiety, w miejscach, w których ludzie zwykle byli uważani za właśnie taką ostoję żelaznego elektoratu PiS-u. Otóż jeżeli się chce wyjść szerzej i kontynuować ten trend, to w tym sensie uważam, że ta data nie jest dobra. Jeżeli chce się zostać w niedużym, choć wyraźnie widocznym proteście w Warszawie, w Krakowie i gdzieś indziej, to tak, to ona może być okej. Okay. Czyli trochę jest to skazanie się na przegraną, tak? No bo no, tak jest jak to skazanie się to na nie ma cały czas jeszcze tej masy krytycznej. Może tego trendu, który zaczął być widoczny przy okazji protestów antyaborcyjnych, tych związanych z ustawą aborcyjną, kiedy to widać było, że ta skala tego protestu się poszerza, a przede wszystkim idzie tam, gdzie było to bardzo bolesne dla Prawa i Sprawiedliwości, w lokalne, niewielkie społeczności. No, ale to też pokazuje, że ludzie chętnie protestują przeciwko jakimś konkretnym propozycjom, które mają wpływać na ich życie, tak. Niż nad jakąś martyrologią, czy nad jakimś Trybunałem Konstytucyjnym, który jest dla ludzi też kompletnie niezrozumiały. Tak? Nie wiedzą, na czym polega tutaj, kto łamie konstytucję. Andrzej Duda mówi ostatnio w wywiadzie, że prezes Trybunału łamie konstytucję. Prezes Trybunału mówi, że Andrzej Duda łamie konstytucję. No i już. I w zasadzie to jest taki patron. Nie tylko o Trybunał chodzi. Nie, jasne, zdaję sobie sprawę. Nie, wiadomo, że tam... tylko chodzi mi o to, że po prostu takie konkretne rzeczy. Tam był konkret. Naprawdę wkurzył te kobiety. I nie tylko kobiety. Bez konkretu nie ma dymu? Tak mi się wydaje, bo oczywiście można, ktoś powie, że to znowu te elity wychodzą, tak? W dużych miastach protestują. Jest to jakaś sprawa, która oczywiście wiele osób to podkreśla. Na prowincji kompletnie niezrozumiała. Zresztą ja już też się gubię w tych nie wiem, kilku czy już kilkunastu ustawach, jak tak naprawdę wygląda w tej chwili pozycja Trybunału, jeśli on ma jeszcze jakąś pozycję. Natomiast ludzie na dole na pewno tego nie potrafią zrozumieć i to wyciąganie na ulicę, no owszem, chociaż ta frekwencja jest mniejsza, też pogoda może niekoniecznie sprzyjać, ale też no, to są takie elektrony. Tu KOD, tu Wałęsa, czy tam jakieś partie opozycyjne się dołączą, ale też powstaje pytanie, no dobrze, a poza takim chodzeniem, co jesteście w stanie zrobić, czy wspólnie? I rzeczywiście największe zagrożenie jest wtedy, kiedy od tego ogółu przechodzimy do szczegółu, czyli właśnie kwestia aborcji, jakichś innych praw, które dotykają nas bezpośrednio. Bo oczywiście, że Trybunał drukowanie bądź niedrukowanie wyroków dotyka ludzi, chociaż oni sobie tego nie zdają sprawy, że wiele ustaw ma jakiś przecież wpływ na ich życie, czy potem odmienne interpretacje, czy to sądy będą stosować, czy nie. Ale to nie dociera. Natomiast takie konkretne rzeczy, tutaj więzienie, tak, za takie, a nie inne zachowanie, no to rzeczywiście sprawia, że te protesty schodzą niżej i to jest dla rządzących na pewno większy problem. Mamy takie protesty, które właśnie wychodzą, ale już nie mają tej temperatury, które miał powiedzmy rok temu jeszcze, czy tam niecały rok temu i cały czas gdzieś ten, zobacz, tak jak mówisz dzisiaj o prokuratorze Piotrowiczu już tyle razy, on może się rechotać i będzie się rechotał dalej, on może być dalej szefem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Prezydent mówi, nie mam z tym problemu, że są jakieś zwolnienia lekarskie u trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wszystko stało się taką normą, po prostu jest to i nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. No. Jesteśmy w stanie, społeczeństwo jest w stanie właśnie wyjść na ulicę i powiedzieć, tylko, że się z tym nie zgadza. I wróci do domu, nic więcej. Nie?
z tym, co mówi prezydent, z tym, co robi Piotrowicz, z tym, co robi Jarosław Kaczyński, nie tylko zabrać głos w sprawie Trybunału, ale zaprotestować przeciwko nowemu prawu o zgromadzeniach. Notabene rozmawialiśmy tutaj o kościele, o księdzu Rydzyku. Ja nie słyszę jakoś, to jest moje wielkie rozczarowanie, muszę powiedzieć. Nie słyszę głosu Kościoła. Pan profesor chyba powiedział, że ja też te głosy słyszę. Hierarchów Kościoła, którzy twierdzą, że to politycy wchodzą im do łóżka. No dobrze, tylko że żaden z biskupów, tak jest, nie trzeba ich puszczać. Można ich, mówiąc brutalnie, pogonić. Nie słyszę żadnego głosu ze strony hierarchów Kościoła, który powiedział, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na takie prawo zgromadzenia, które daje nam jakiekolwiek fory w społeczeństwie obywatelskim, w demokratycznym państwie. Wreszcie, wracając do istoty tych demonstracji, wreszcie można zaprotestować i trzeba przeciwko temu, co się stało z Józefem Piniorem i w sprawie Józefa Piniora i w sprawie prezydent Zdanowskiej czy prezydenta Żuka. No, na takie działania organów państwa państwie demokratycznym nie powinno ale być. Ale też to, o czym rozmawialiśmy tutaj, jak sugerował Roman, że jeżeli masz konkret taki jak właśnie ustawa antyaborcyjna, nawet małe miasta wychodzą. W Łodzi, jak masz konkret, bo dotykają twojego prezydenta, to tam ale marsz w Łodzi był bardzo widoczny. Tak? Ale to też było bardzo lokalne i bolesne. Ale Józefa Piniora w Poznaniu broniła garstka, ale garstka. Jaka to we Wrocławiu była też garstka, no. Prawda? No też, tak. Ale ważne jest, że ten głos był. Mhm. Ja bym tutaj nie liczył tysięcy. Mam takie wrażenie, że to jest głos dla samego tego środowiska, które wychodzi. Oni sami sobie muszą udowodnić, że są w stanie wyjść, natomiast nie są w stanie ale tym wyjściem nic załatwić. Jakby nie chcę odwoływać się do takich wzniosłych chwil naszej historii, ale w 76 roku pod powołaniem KOR-u podpisała się również garstka. Mhm. Kilkanaście osób powołało Komitet Obrony Robotników. Znaczy, różne ruchy zaczynają się od właśnie niewielkiej zbiorowości. Ojciec Rydzyk w kilka osób powoływał i zakładał Radio Maryja, więc a teraz to, prawda? Prawie premierem. Więc, no. Więc ja bym tego nie deprecjonował i nie bawił się w taką arytmetykę, ile przyjdzie. Znaczy dobrze, że na przykład władze Warszawy już chyba zaprzestały liczenia, ile osób przyszło, prawda? No oczywiście robi to wrażenie, tak jak w przypadku Czarnego Marszu, że cała właściwie Polska, dobra. Prawda? No ale mimo wszystko ważne jest, żeby próbować, jeżeli nie można tej debaty, jeżeli społeczeństwo jest niesłuchane w Sejmie, żeby próbować wyeksponować swoje racje, chociażby na ulicy. Mówiłeś, w sposób pokojowy, że co więcej można zrobić, niż wyjść na ulicę i wrócić. Okazuje się, że to naprawdę w pewnych momentach wystarcza. No bo jeśli jak te kobiety wyszły na ulicę i pokazały swoją siłę, władza się natychmiast cofnęła ze swoich propozycji. Tak? Znaczy oni też sądują różne rzeczy poprzez właśnie oglądanie, ile osób wyjdzie w sprzeciwie wobec jakiegoś tam pomysłu. Natomiast nic więcej w zasadzie nie można zrobić, niż demonstrować, no bo na tym polega demokracja. Partia Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory w sposób uczciwy, ludzie ją wybrali. Bierze odpowiedzialność za wszystkie twoje twarze, w tym pana prokuratora Piotrowicza i wiele innych pana ministrów. No i tyle. I bierze też ryzyko przegrania najbliższych wyborów. No więc ja też nie demonizowałbym tego wszystkiego, że tutaj właśnie, nie wiem, 76 rok, KOR i tak dalej, i tak dalej. Trochę to jest ten porównanie, no, moim zdaniem, przesadzone. Jak słyszymy prezydenta Andrzeja Duda, który mówi, był taki moment, kiedy Beata Szydło do mnie zadzwoniła, mówi, słuchaj, my nie mamy tyle pieniędzy, żeby zrealizować to, co obiecałeś. Myślę o kwocie wolnej. I on już mówi, ale ja zrobię wszystko, żeby przed kolejną kadencją doprowadzić do tych 8 tysięcy, czyli zapowiada, że powalczy o kolejną. Mamy z drugiej strony Donalda Tuska, który w Brukseli mówi, słuchajcie, jeżeli będę potrzebny, to przyjadę i pomogę. Czy to jest jakiś znak, sygnał, że coś nowego się będzie działo na polskiej scenie politycznej, czy nie, panie profesorze? No jeszcze jeden sygnał odczytałem, to kiedy pan prezydent Duda się jednak lekko zdystansował od pomysłów tego ograniczenia prawa o zgromadzeniach i wyraźnie mówiąc, że wolność zgromadzeń powinna być przede wszystkim wolnością obywatelską, a niekoniecznie w domyśle, prawda, niekoniecznie jest wolnością dla państwa czy dla kościoła. Natomiast nie wiem, wie pan, bo to są bardzo słabe w sumie wciąż jeszcze takie sygnały. Ja myślę, że jest jeden bardzo poważny sygnał, którego my tutaj pod uwagę nie bierzemy, cały czas mówiąc o tym, jak to, prawda, polityka polska się klerykalizuje i tak dalej, że jak silne jest Radio Maryja. Wyjaśniliśmy sobie to, że ono widocznie jakieś potrzeby dla tych słuchaczy zaspokaja, ale tak naprawdę to społeczeństwo się nie klerykalizuje. To wszelkie badania pokazują, że Polska jest krajem
pustoszejących kościołów, krajem, w którym spada liczba powołań do stanu kapłańskiego i krajem, gdzie jak gdyby rozmaite wskaźniki religijności na podstawie danych także z samego kościoła pochodzących nie są rosnące. One nadal są bardzo wysokie na tle krajów bardziej sekularyzowanych niż Polska, ale tendencja jest jednolita, czyli krótko mówiąc, my nie możemy zapominać, że niezależnie od tego, kto jest aktualnie u władzy, ta Polska się jakoś strukturalnie pod względem postaw i orientacji ludzi, no jednak jakoś modernizuje przy całej niejasności tego określenia modernizacja. I to jest moim zdaniem sygnał, który na dłuższą metę będzie także determinował polskie życie polityczne. Tusk wraca. Czy pierwsza rzecz, czy będzie zmuszony, biorąc pod uwagę tą perspektywę brukselską? Bo jeżeli ma czas do maja, Schulz, jak nie pokaże, maja, że jest Polakiem. Martin Schulz przechodzi do polityki krajowej, no to pytanie, jak oni sobie to ułożą tam, na górze. No bo trzy stanowiska dla tej frakcji, którą reprezentuje Tusk, no to na pewno to nie przejdzie. Juncker, jak rozumiem, jest nie do ruszenia, bo do 2019 jest jego kadencja. Czy ja nie do końca rozumiem, tak ma zmienić stosunek do maja, iż że Polska oczekuje jakiejś rekompensaty za to stanowisko. Czyli z jednej strony się pyta, co zrobił dobrego, ale rekompensata, to ja rozumiem, że zaszkodził, tak? I chcemy coś uzyskać w zamian. Tylko właśnie pytanie, co chcemy uzyskać, jakby to minister powiedział, byłoby jaśniejsze i w jaki sposób zaszkodził. Nie, dlatego zastanawiam się, czy łączyć to, że Tusk się odzywa i mówi to, co mówi, choć nieśmiało, i to, no, to ultimatum, nieśmiało, które stawia Waszczykowski, że to jest taki moment, że oni zaczynają się martwić tym, że on jednak wróci i zacznie tutaj coś mieszać, no właśnie, na scenie. Myślę, że to jest problem, bo chyba Tusk sam sobie też nie powiedział, czy wraca. Jak zobaczono na wyniki, gdyby były wybory Duda, Tusk, no to to jest najpoważniejszy kandydat, który mógłby zagrozić prezydentowi. No poprzeć kogoś, na którego się non stop wylewa kubły pomyj, no jest nie do pomyślenia. Ale pytanie, czy nic nie robi. No zgodnie z traktatem lizbońskim to jest bardziej taka protokolarna funkcja i to szefowie rządów tam podejmują decyzje. Powinien udowodnić, że jest Polakiem. A czy nic? No, jednak ci urzędnicy, czy nic nie załatwił? No, nic, jak patrzę, że to jest chyba jedyny człowiek, który tam skleja, bo to co pół roku się pruje, dla Polski, jeżeli idzie o sankcje wobec Rosji. No, myślę, że gdyby tam Tuska nie było, to już Włochy by tam dawno to obaliły, czy parę innych krajów. No pytanie, czy to jest bez znaczenia dla bezpieczeństwa Polski, że jednak pytanie, czy to jest pomyśli dla naszego rządu, czy też nie? Uznali, że nie. Pytanie jest takie, czy mógłby zrobić coś więcej, żeby zatrzymać proces fragmentacji Europy? Musi. Moim zdaniem... Panie profesorze, on musi, tutaj nie interes Polski jest ważny. On jest ważny o tyle, o ile może być jakoś widziany w kontekście europejskim, bo moim zdaniem kontekst europejski silny zwiększa szansę na realizację także interesu polskiego, a nie inaczej. Krótko mówiąc, czy tutaj Tusk spełnił te oczekiwania, jakie były pokładane pod jego adresem, prawda, że to reprezentant tej nowej Europy kreatywnej, która sobie poradziła z transformacją, największy kraj, najlepiej sobie radzący. Za mało widać, że jest biało-czerwony, za mało. Wie pan, ale ja myślę, że pytanie jest takie, czy jest wystarczająco silnie europejski. Na początku muszę powiedzieć, że miałem wątpliwości, ale teraz widzę, że w tle, mając to wszystko, co się dzieje w Europie, rzeczywiście tu się z panem zgadzam. On zrobił bardzo, bardzo dużo i coraz więcej, jak gdyby, i coraz lepiej sobie radzi z tą pozycją, mimo tego, że ona ma jednak trochę ceremonialny charakter, ale to jest coś więcej. No, na tej pozycji tyle się ma władzy, ile się sobie wywalczy. I on mozolnie to buduje jakoś. On musi budować kompromisy. Teraz dla Polski, dla Polaków jest szalenie ważne. Jakie będą skutki dla Polski, ale też dla całej Unii Europejskiej, wychodzenia Wielkiej Brytanii tego, co się we Włoszech wydarzy. Tak, z naszej wspólnoty europejskiej. I to jedna rzecz. To nie jest tak, że teraz będzie pytanie takie, no dobrze, to Tuska jednak się pozbywamy, kogo dajecie w zamian? To nie jest dla Polski stanowisko, więc lepiej tam mieć kogoś, kto, no powiedzmy, średnio się według niektórych sprawdza, czy nie mieć nikogo, już w ogóle stracić jakikolwiek wpływ na to, co tam się dzieje. Roman Osica, Radio Z, Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Grzegorz Rzeczkowski, Polityka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I profesor Andrzej Rychard, Polska Akademia Nauk. Dziękuję bardzo. W imieniu całego zespołu za dziś też dziękujemy i do jutra, do 7:55.